Proszę w protokół komisji dyskusyjnej powołanej w dniu 28 listopada 2014 roku do przeprowadzenia drugiego głosowania tajnego w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szkolskiej Polonii. Komisja dyskusyjna w składzie przewodniczący Marek Wójciczak, sekretarz Ryszard oraz członek Paweł Kopoński. Stwierdza, że w głosowaniu tajnym brał udział 15 radnych. Wybór następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Oddano karty do głosowania 15, głosów ważnych oddano 0, głosów nieważnych oddano 0, głosów wstrzymujących się od głosu 0, głosów ważnych za oddano 15. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów za. Krzysztof Jach 7, Jarosław Marcinkowski 8. Ważnie oddanych głosów otrzymał i został wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie Jarosław Marcinkowski. Dziękuję bardzo Komisji Skrutacyjnej. Gratuluję Panie Jarku wyboru. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za okazane zaufanie. Dziękuję też przeciwnikowi, który ze mną konkurował. Postaram się dołożyć wszelkich możliwości, żeby nie zawieść Państwa zaufania i obiecuję, że pełnię swoje obowiązki, nie będę patrzył na kto z jakiego klubu radnych jest, jeśli takie wpływy powstaną, tylko będę starał się ze wszystkimi współpracować. Dziękuję uprzejmie. W związku z powyższym pozwolicie Państwo, że przeczytam uchwałę numer 2 dzisiejszej sesji. Uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z większymi zmianami uchwala się co następuje. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie został wybrany radny Jarosław Marcinkowski. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem programu dzisiejszej inauguracyjnej sesji, sesję uważam za zamkniętą. Dziękuję Państwu.